polskie. MTV24, Małgorzata Karyńska. Moim rozmówcą jest Grzegorz Napieralski, poseł SLD. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, jak pana ugrupowanie postrzega wybór Donalda Tuska na prezydenta Unii Europejskiej? Czyli moje ugrupowanie, ja zawsze cieszymy się z sukcesów Polski. Ja cieszę się, kiedy nasi studenci wygrywają konkursy międzynarodowe, kiedy nasza drużyna wygrywa mecz. I kiedy Polak zdobywa ważne stanowisko w Europie czy na świecie. I dlatego też cieszę się z tego, że to właśnie Polak dzisiaj jest przewodniczącym. To Polak jest jedną z ważnych osób w Europie. I trzeba sobie dzisiaj postawić bardzo proste pytanie. Jakie oczekiwania my jako Polacy, jako Polki mamy wobec Donalda Tuska tam w Europie, na tej bardzo ważnej funkcji? Myślę, że taka dyskusja, taka debata powinna się odbyć. Powinniśmy takie oczekiwania wyartykułować. Czego my tak naprawdę chcemy od Tuska tam w Europie? Tematem dominującym na forum jest sytuacja na Ukrainie. Mógłby pan coś dorzucić? To oczywiste. Ukraina jest naszym sąsiadem. Rosja jest naszym sąsiadem. My jesteśmy bardzo blisko tego konfliktu. Ten konflikt rozwija się w bardzo złym kierunku. Giną ludzie, to jest najbardziej tragiczne. No ale też nie widać końca, nie widać jakiegoś rozstrzygnięcia. Są sygnały takie pozytywne, że prezydent Ukrainy i prezydent Rosji siadają do rozmów i chcą rozmawiać o przynajmniej zawieszeniu broni, jakiegoś zakończenia tego konfliktu. No ale to są na razie tylko takie sygnały. Pytanie, co powinna zrobić Unia Europejska, co powinni zrobić przywódcy innych potęg światowych. To też jest duży problem dla samego Donalda Tuska, bo przejmując tę funkcję w Europie przychodzi w bardzo trudnym momencie. Po pierwsze w dużym strukturalnym rozchwianiu Unii Europejskiej, po drugie konflikcie na Ukrainie i też od niego dużo będzie zależało. Moim marzeniem jest to, aby sytuacja na Ukrainie zakończyła się jak najszybciej, pozytywnie dla wszystkich stron. I dzisiaj myślę, że najmądrzejszą osobą będzie ta, która spowoduje, czy doprowadzi do czegoś takiego, że żadna ze stron konfliktu nie będzie czuła się przegrana. I myślę, że to jest dzisiaj takie coś, co może być takim lekarstwem na pokój na Ukrainie. Czy takie forum ekonomiczne jak Krynica, Krynickie Forum, może służyć właśnie jakimś zbliżeniom, rozmowom na temat tego konfliktu? Na pewno. No jest tak, że tu, czy nie tylko tu, ale w różnych miejscach na świecie, kiedy dzieją się takie właśnie imprezy, takie wydarzenia, przyjeżdżają różni ludzie. Przyjeżdżają politycy, wpływowi politycy, przyjeżdżają również przedsiębiorcy, szefowie największych firm. Są też naukowcy, są dziennikarze, dziennikarki. I myślę, że to są też takie miejsca, gdzie też kształtuje się pewna opinia, pewne wnioski, pewne sugestie. Buduje się pewien klimat, który mógłby być pomocny. Pytanie jest tylko takie, czy jeżeli nawet tu coś pojawi się ciekawego, czy ktoś będzie chciał to wykorzystać, czy jeżeli nawet dojdzie do jakichś tutaj rozmów i porozumień, czy ktoś później z przywódców europejskich będzie chciał takie wnioski czy porozumienia wziąć pod uwagę. Ale myślę, że warto w takim miejscu rozmawiać, bo tutaj tak naprawdę łączy się i polityka, i biznes, i nauka, i łączą się różne poglądy i różne siły polityczne. I to jest ciekawe. Właśnie prezydent Kwaśniewski, Aleksander Kwaśniewski brał udział w takiej dyskusji. Po jednej stronie miał właśnie przedstawiciela Ukrainy, a po drugiej stronie miał przedstawiciela Rosji i przytakiwał temu, co mówił właśnie przedstawiciel Ukrainy, czyli że raczej nie dojdzie do wojny, tylko to będzie taka szarpanina. To jest takie stanowisko prezydenta. To jest dzisiaj szarpanina, ale bardzo niebezpieczna, bardzo groźna, a przede wszystkim giną ludzie i trzeba ją jak najszybciej zakończyć. Ja przypominam i też zwracam uwagę, że nie wolno tego bagatelizować. Że to nie jest tak, że to gdzieś daleko, to się dzieje tutaj, blisko naszych granic. Ten konflikt eskaluje bardzo mocno. I prawda jest taka, że zabrnął ten konflikt tak daleko, że nikt nie za bardzo wie, jak wymyślić tą drogę ewakuacyjną. Stany Zjednoczone nie za bardzo chcą się w to zaangażować mocno. Unia Europejska ma tą trudność, bo jak powiedziałem wcześniej, ma ten problem strukturalny, więc część państw myśli inaczej, część państw myśli, że trzeba Ukrainie pomóc.
jedny, więc tutaj nie ma spójności. Też proces decyzyjny jest bardzo powolny, bardzo trudny. A Putin działa sprawnie. Putin ma swoją całą machinę administracji podporządkowaną własnym decyzjom. No i pokazuje, że to on ma dzisiaj przewagę, a świat jest w defensywie. I tu tak naprawdę trzeba znaleźć teraz ten złoty środek, aby ten konflikt i tą szarpaninę, jak pani to nazwała, zakończyć, bo giną ludzie i aby tych ludzi ginęło już jak najmniej, a najlepiej, żeby już nikt nie zginął. Na Ukrainie też są przecież firmy, nie tylko ich własne, ale także polskie. Tutaj polskie. I w tym kontekście, bo uczestniczył pan w panelu dyskusyjnym na temat firmy innowacyjnej, ale jaka? Więc jaka? To rozdzielmy jakby te dwie sprawy, i panel, i to, co się dzieje na Ukrainie jeszcze, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, polskie przedsiębiorstwa czy polskie firmy. Tutaj jest bardzo ważna rola ministra gospodarki, ale też całego rządu. Otóż są tam nasze firmy, które zainwestowały tam duże pieniądze i dzisiaj tak naprawdę te firmy potrzebują pomocy rządu państwa polskiego. Ja nie wiem, jakie oni mają problemy dzisiaj, czy sprzedają coś, czy produkują, nie umiem tego ocenić, nie śledzę tego na bieżąco, ale jeżeli mają problem, jeżeli coś złego się dzieje wokół nich, to musi tak naprawdę ktoś im dzisiaj z rządu pomóc. I adresatem jest i sam minister, i wicepremier, minister gospodarki, wicepremier Piechociński, tak samo myślę minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A co do jakby panelu i co do tego tematu, innowacyjna firma, ale jaka, to bardzo ciekawy i bardzo ważny temat, dlatego że Polska znajduje się w trudnym momencie. Jesteśmy w tych wszystkich tabelach i rankingach innowacyjności bardzo daleko, a na końcu często i na świecie, i w Europie. A wiadomo, że jeżeli nie będziemy nowocześni, nie będziemy stawiali na innowacje, to przegramy. Jaka to firma innowacyjna? Zgodziliśmy się wszyscy, że to jest to, że musi działać kilka komponentów, czy kilka tak naprawdę ze sobą się zazębiać spraw. Znaczy musi być silne przywództwo polityczne w tym zakresie, rozumiejące, że innowacyjność, nowoczesność jest ważna. Dlatego, że wtedy tworzy się dobre prawo. Muszą być znakomici naukowcy, ale też sumienni pracownicy, świetni sprzedawcy czy dobrzy inwestorzy, którzy wyłożą pieniądze. Ale firma innowacyjna to również taka, która dba o swoich ludzi, patrzy w przyszłość bardzo odważnie, ale też nie boi się wyzwań, tak? Nie boi się tych trudności. I zgodziliśmy się też do tego, że tak naprawdę, by powstawały szczególnie te małe firmy, miały szansę się rozwijać i miały szansę stawać się dużymi, jest tak naprawdę potrzebny klimat, który buduje rząd, bo rząd na to patrzy wszystko, na to wszystko z góry, ma środki, ma możliwości i powinien to robić. No i zobaczymy, czy to się w Polsce uda. Ja wierzę, że tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie.